Dzisiaj siemano ludziska, z tej strony jak zwykle Abaj, więc witam was dzisiaj w czwartym odcinku z sezonu drugiego z SimCity, na dodatku Miasta Przyszłości. Więc tak, dzisiaj mam dla was na sumie parę informacji, bo standardowy odcinek poprzedni SimCity był aż 3 tygodnie temu, więc troszeczkę się tutaj w mieście pozmieniało, poprosiłem. Obiecałem wam, że troszeczkę pomiędzy odcinkami tutaj pogram i ogarnę parę rzeczy związanych właśnie z funduszami i z akademią. I udało mi się to, w sumie zaraz wam to pokażę, ale najpierw zaczniemy w ogóle od takich zmian w mieście, których widać właściwie gołym okiem bez pokazywania. Więc tak, pierwsza zmiana jest taka, jak tutaj widzicie, dodałem taką bardzo fajną drogę z tunelem. Nie wiem dlaczego ma tutaj służyć ten tunel, no ale w sumie niech będzie, bo nie można, wiecie, budować tutaj tych budynków. Tutaj pociągnąłem też taką kolejną drogę, robiąc takie mini osiedle. Oraz połączyłem tutaj górę, zdałem taką bardzo dziwną w sumie drogą. Wiem, że nie wygląda to pięknie, ale zaufajcie mi, przynajmniej jest połączone. Tak, teraz kolejną zmianą, raczej ulepszeniem, jakie dodałem, jest tutaj, jak widzicie, dodałem jeden garaż do wysypiska, ponieważ wysypisko niestety sobie nie radziło. W sumie będziemy musieli coś zrobić powoli z tymi śmieciami, bo one się tutaj magazynują, a nie spalają. Teraz, tutaj dodałem, jak też widzicie, dobudówkę do szkoły podstawowej. Właściwie jedyne dwie dobudówki, które zostały, to jest parking autobusów, ale jego nie będziemy na razie dodawać. I tak, jeśli chodzi o taką rzecz, którą też możecie zauważyć, to już wiecie, tak na marginesie, już tak kończąc. Tutaj, jak widzicie, udało mi się ulepszyć akademię na poziom drugi. Tak, po dwóch, a prawie trzech odcinkach udało mi się tą akademię tutaj ulepszyć. Było to trochę długo, znaczy zajmowało to trochę dużo czasu, ponieważ za bardzo, jak tutaj zaraz wam pokażę, mamy mało pracowników zamożnych, przez co badania idą powoli, ale mi się udało. Przy okazji jeszcze tutaj ogarnąłem dworzec maglew. Więc tak, weźmy od razu, tutaj się zacznijmy w ogóle sam początek odcinka. Stwórzmy sobie w ogóle te zakłady kontrolne, to one niech nam się tutaj tworzą w tle i zobaczmy, o co nas tutaj proszą. Tak, musimy dodać dobudówkę, dobra, to też w sumie tym możemy się zająć. Jak też widzicie, ogarnąłem troszeczkę funduszy, mamy w tej chwili 191 tysięcy simoleonów z przychodem 4205 simoleonów na godzinę, więc nie jest źle. W każdym razie, dajmy im tą dobudówkę. Szczerze powiedziawszy, tak patrząc, to kurczę, co by tutaj się opłacało zbudować? Ja mamy elektrownię falową i most powietrzny. Mostu powietrznego na razie nie będziemy budować, elektrowni falowej nie mamy zastosowania. Elektrownia termojądrowa, poziom reaktora termojądrowego. To brzmi ciekawie. I jeszcze mamy poziom eliminacji odpadów. Wiecie co, chyba najbardziej będzie się opłacało na razie dać dobudówkę fizyki plazmowej, ponieważ w przyszłości ogólnie planuję zbudować zamiast jakiejś zwykłej elektrowni wiatrowej, jak to się nazywa, elektrownię jądrową, z tym, że w megawieży, ale wiecie, to zaraz. Że gdzie by tutaj to postawić? Myślę, kurczę, postawimy to tutaj. Myślę, że się aż tak nie wkurzą. Zobaczcie, ludzie. Wiem, że trochę ludzi zabije, ale co tam, przynajmniej będzie lepiej. Tak, i mamy już tą dobudówkę, tak, nasza pierwsza dobudówka i jest git. Jak to, wiecie, się tutaj będzie tworzyć. Ogólnie znowu to pewnie potrwa do następnego odcinka, bo tutaj za bardzo ludzie nie mieszkają. Strefy przemysłowe, nie, tego nie chcemy. W każdym razie, propos jeszcze wracając z tej tego, jak to się nazywa, tego prądu, to właśnie planuję zbudować mniej więcej albo na tej tutaj górce, albo tutaj niżej właśnie mega wieża. Nie wiem, czy to będzie od razu mega wieża Elite, bo nie wiem, czy nas będzie od razu stać, ale ogólnie w tej mega wieży będzie reaktor jądrowy, czy tam termojądrowy, wiecie, w zależności od typu, przez co tą elektrownię zburzymy niedługo. W sumie ona, wiecie, i tak sobie jakoś radzi, no nie jest ona tragiczna. Tutaj w ogóle mamy i tak wzmacniacz mocy elektrowni wiatrowej, więc też nie jest źle. Ale wiecie, to sobie po pewnym czasie nie będzie radzić. Dobra, zobaczmy w ogóle tak, a propos w ogóle, przyspieszmy sobie tutaj czas, jak stoimy ze wszystkimi zasobami. Dobra, mamy, widzę, 10, prawie 11 MW nadwyżki, 21 kilolitrów nadwyżki wody mamy, mamy też, widzę, ścieki z nadwyżką. Jeśli chodzi o śmieci, to też zbierane są wszystkie. Stracz, widzę, sobie radzi. Liczba dzienna zgonów 2. Tak, świetne. I dzienne przestępstwa też nie jest źle. W ogóle zobaczmy a propos przestępstw. Zobaczmy, tutaj mam jakiegoś przestępcę. W ogóle tutaj mogę pokazać, że tutaj jest... teraz się ulepszyło. Co prawda mamy tutaj większy wskaźnik przestępczości, ale jak widzicie, mamy naprawdę duże przychody, bo 26, prawie 27 tysięcy simoleonów dziennie to jest strasznie duże na takie miasteczko. Wychodzi na to, że każdy z mieszkańców jakby dawał, powiedzmy, 2 simoleony na dzień, o coś w tym stylu.
Wiecie, około. Więc nie jest aż tak źle. Dobrze, zobaczmy tutaj. Dobra, mamy 3%. To wiecie co, zajmiemy się od razu kolejną rzeczą. Mianowicie z racji tego, że skończyłem w końcu maglewa, postanawiam go teraz użyć. W ogóle zobaczmy tutaj, o co nas proszą. Ciągle o coś nas tutaj proszą. Ja nie chcę tego. Dobra, w każdym razie zabierzemy się teraz za maglewo, bo wiecie, tamto zanim wynajdą, to minie bardzo dużo czasu jeszcze. W każdym razie, maglewem myślę, że połączymy górną część miasta z dolną częścią miasta, jak tutaj widzicie. Ogólnie tutaj mamy czasem korki, tutaj ogólnie te ulice są trochę zapchane, tutaj na przykład mamy jakiś korek mały, ale zawsze wiecie, zawsze on będzie rósł w miarę postępu miasta. Więc weźmy tutaj sobie, zbudujmy kolej maglew. Myślę, kurczę, myślę, że zaczniemy o tutaj pierwszą stacją. Budujemy, myślę, o taką tutaj i powiedzmy o tutaj na dole. Tak, na razie nie będzie tych stacji bardzo dużo, ale wiecie, ja chcę tutaj na razie, żeby te stacje ogólnie były i łączyły to miasto. Wiecie co, postawimy to sobie tak, żeby to było w miarę jakieś takie, wiecie, ładne. Ja wiem, że nie jest to może za tanie, ale wiecie, maglewa warto inwestować, on zawsze jest spoko. Dobrze, myślę, kurczę, jakby tutaj to połączyć, tak teraz myślę. Połączmy, myślę, o. Coś w ten deseń, dlaczego się nie da? Co musimy tutaj usunąć? Teraz w ogóle się zajmiemy tymi opuszczonymi budynkami. Wiem, że nie będzie to na razie wyglądało jakoś super ładnie, ale wiecie. No kurczę, czemu się to nie chce łączyć? Wiem, że to jest jakiś kąt może zbyt ostry, ale bez przesady. Bez przesady, gro, ja chcę też tu połączyć ten maglew. Czy co? Może zrobimy coś takiego. No kurczę, czemu się tego nie da połączyć? Wytłumaczcie mi, możecie mi napisać w komentarzach, dlaczego to się w ogóle łączyć nie chce. I dlaczego zmarnowałem w sumie trochę kasy, no dobra, trudno się mówi. W ogóle możemy a propos kasy zrobić taki myk, weźmiemy sobie o to. Wiecie, bo kasa nie jest nieskończona. Dobra, weźmy to sobie, spłaćmy, będziemy mieć, wiecie, zawsze jakiś zapas fajny. Wiem, że przez to będziemy mieć, wiecie, trochę niefajnie, jeśli chodzi o płacenie tego wszystkiego, no ale co tam. Weźmy się tym maglewem w ogóle zajmiemy, bo już robimy go z dobrą minutę. O! Tak będzie git. No. Serio? Serio, gro? Serio? Boże. Dzieli się to. Prawie się połączyło. No nie, nie chcę tutaj. No. Zbyt duże nachylenie. Jakie zbyt duże nachylenie? Nie jest źle, Boże. Czekajcie, muszę to jakoś ogarnąć. Kurczę, sorry. Co, może tak, może zróbmy coś innego, mianowicie przystawmy w ogóle tą stację, bo widzę, że tutaj nie dojdziemy do porozumienia z tym wszystkim. Dobra. Weźmy to w ogóle, to zbuszmy, bo to w ogóle jest w złym miejscu. O. Spróbujemy pociągnąć to inaczej. Właśnie, że tak dzisiaj się męczę z tą kolejką, ale naprawdę to jest masakra. Czemu się tutaj nie da postawić? Ja tam chcę tutaj postawić, Boże. W ogóle można tutaj postawić to? Nie. Dobra. Inaczej. Próbujemy, ludzi, inaczej. Tak, możecie sobie w ogóle przewinąć, jeśli będzie to was trochę nudziło, bo szczerze powiedziawszy, nie należy to do jakichś super specjalnie ciekawych rzeczy. O. O, git, dobra, jest pięknie. Dobra, teraz tylko trzeba to pociągnąć. Aj, czemu to jest na różnych wysokościach? Błagam, błagam cię, gro. Dobra, myślę, że jakoś się z tym... O, pięknie, pięknie! Po 2 minutach udało nam się ogarnąć kosztem właściwie chyba paru 10 tysięcy piękną linię, która de facto nie idzie nawet po drodze, ale zawsze, wiecie, zawsze jest. Jak tutaj też widzicie, miasto się w pewnym sensie sfuturyzowało, więc nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze w przyszłości będziemy mogli, raczej będziemy mieli miejsce dodać w wiecie, różne te stacje maglewów, bo wiecie, to różnie z tym może być. Zobaczmy, jeśli chodzi o kontrolnet. Są nadwyżki. Czemu twierdzicie, że nie ma? No, teraz działa. Nie wiem, dlaczego zawsze jak włączam to okienko, to dopiero po tym czasie jakoś się to wszystko normalizuje i jest okej. Okay. Zobaczmy, mamy tutaj 6%. Przydałoby się więcej tych ludzi, żeby oni tutaj jakoś, wiecie,
zaczęli pracować w tym. W ogóle zobaczmy, ile mamy bezrobotnych, tak z ciekawości. Też widzicie, urosło nam troszkę ludzi od ostatniego odcinka. Z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku nie wiem, ile było tysięcy, ale chyba około 10, więc teraz mamy troszkę więcej ludzi. Dobrze, tutaj tak teraz patrzę, żeby przydało się tutaj zbudować jakiś ekosystem. Znaczy ekosystem. Przydałoby się tutaj zbudować podstawę do megawieży. Jak wiecie, my megawieży już będziemy budować lada moment, z tego co wam tutaj mówiłem, więc zbudujmy sobie taką podstawkę tutaj. Będzie tutaj to megawieża mniej więcej, myślę, taka zwykła, ponieważ na razie to jest najbardziej opłacalne. Dobrze, ona tutaj się widzę zmieści, to na razie jej nie będziemy stawiać, tutaj wiecie, będziemy sobie teraz tworzyć tą ulicę. Dobra, zobaczmy, czy tutaj się teraz mieści. Wybaczcie, że tak będę co chwilę sprawdzał, czy to na pewno jest okej, ale nie chcę potem, wiecie, jakiejś takiej dziwnej wpadki, że zbudowałem taką fajną ulicę, a to w ogóle nie działa. Dobra, ostatnia próba. O, dobra, możemy umieścić w dwóch miejscach. Tutaj oczywiście będzie mega wieża, ona rozwinięta na, myślę, full, więc będzie naprawdę wysoka. Myślę, że jak będziemy chcieli zobaczyć jej wierzchołek, to będziemy naprawdę musieli nieźle operować kamerą. Ale wiecie, nie jest aż tak źle. Dobrze, tutaj damy sobie... I zrobimy sobie takie mini strefy mieszkalne, tutaj będą sobie mieszkać, myślę, bogatsi ludzie, bo ich mamy naprawdę mało. Dobrze, weźmy tutaj sobie może jakiś park damy. Robimy sobie, o, taki park. O, będą dwa parki. Czy wiecie co? Nie, zrobimy jeszcze inaczej. Tak, wybaczcie, że rozwalam coś od razu po postawieniu, ale wiecie, czasem tak musi być. O, tak będzie lepiej. Kurczę, czegoś nie przewidziałem. Dobrze, damy im takie coś. O, pięknie, piękny skwer. W ogóle nigdy tego skweru nie wiem, dlaczego nie dawałem. No ale dobrze, mamy, wiecie, taką mini ulicę. Tutaj będzie pewnie więcej zagospodarowane na inne rzeczy, takie jak parki, bo tutaj, wiecie, mają mieszkać ci bogaci ludzie. Ale wiecie, coś za coś. Dobrze, tutaj jeszcze damy im o takie coś. Tutaj oczywiście to miejsce zostaje na mega wieży, więc nie będziemy tutaj go ruszać. Dobrze, damy tutaj sobie jeszcze... Chodźcie za mój lekki kaszel, ale coś ostatnio zrobię mu nieźle. A tutaj damy sobie oczywiście przystanki, bo przystanki są zawsze spoko. Tutaj myślę jeszcze zrobimy, ale to wiecie, później jakiś, myślę, park, rozrywki, bo tutaj widzę, jest fajne nawet miejsce, żeby coś takiego zrobić, ale wiecie, to my się zajmiemy później, bo tutaj teraz wam mogę pokazać tak atrakcje. Tutaj by fajnie się właśnie wpasował na przykład park przygody Dresz, którym mieliśmy do czynienia w ostatniej serii. Co prawda nie za bardzo nam się udawało dobrze z niego korzystać, ale wiecie, zawsze udało nam się go zbudować i coś tam u niego, coś tam go rozbudować, więc nie było aż tak tragicznie. Że damy w ogóle sobie tutaj może od razu taką drogę. Wiem, że te drogi wyglądają strasznie szablonowo, ale wiecie, jak mówię, coś za coś. No, tutaj jest trochę trudno z zbudowaniem czegokolwiek ładniejszego. W sumie dlatego to też odbiega takim stylem, bo tutaj widzicie, jest takie bardziej w takich kwadratach, a tutaj jest bardziej w, nie wiem, właściwie czym, ale wiecie. No, nie mamy jak inaczej tego budować. Dobra, damy sobie tutaj w ogóle taką mini strefę komercyjną. Będzie tutaj parę budynków. Wiecie, zawsze oni narzekają, że nie ma. To będą tutaj przynajmniej mieli. Zobaczmy jeszcze, jak chodzi tutaj. Dobra, mamy nawet zamorze te tereny, więc nie jest aż tak źle. Zobaczmy w ogóle, która jest tutaj minuta. Czy was jeszcze nie zanudzam? 13 minuta jest, dobra. To nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że jeszcze tam żyjecie. Bo wiecie, dzisiejszy odcinek, dzisiaj się, nie wiem, dzisiaj głównie zajmujemy się tworzeniem jakichś rzeczy. Ale wiecie, w przyszłym odcinku myślę, że będzie lepiej. Myślę, że już w przyszłym odcinku zabierzemy się za jakąś budowę pierwszej megawieży. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo już niedługo odcinki, wiecie, będą ogólnie dłuższe. Tutaj w ogóle możemy dodać coś. O, pięknie, jaki design. Plus 3. Zresztą, plus 3, 2 na 10, jak to się mówi. Dobra. Dobra, tutaj będą sobie ludzie mieszkali obok kościoła. Myślę, że będzie to nawet okej. Myślę, że jakoś im się to tutaj spodoba. W ogóle fajny tutaj widok oni będą mieli. Taki, wiecie, piękna zatoczka, jak ktoś się na przykład, o, tutaj pobuduje. To nieźle. Tak, tutaj już, kurczę, tutaj jak widzicie, już się ludzie pierwsi budują. Zobaczcie za taką jakość świetną. Ale chciałem w ogóle zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Kurczę, wygląda nawet fajnie, nie jest źle. Widzicie, tutaj ktoś ma dom bardzo tanie, ma fajny bardzo widok. Ma taki piękny właśnie widok na tą zatoczkę i jest, myślę, git. Myślę, że mu się podoba. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze nam się w mieście dzieje. Zobaczmy w ogóle, czy tutaj wszędzie energia dociera. Dobra, dociera. Oczywiście będziemy musieli od razu po zbudowaniu tej mega wieży ogarnąć
jakieś tutaj generatory, dlatego też od razu po stworzeniu właśnie kontrolnetu zajmę się budową, wynalezieniem tego, mianowicie poziomu reaktora jądrowego. Szczególnie ta mega wieża będzie bardziej taka, myślę, techniczna, tutaj będzie mniej, jak to się nazywa, mniej mieszkań dla ludzi niż innych takich rzeczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj w ogóle możemy postawić elektrownię jądrową, ale ja znam po prostu przypadki, nawet moje, w których fajne miasto stawało się martwym, więc szczerze powiedziawszy, nie chcę. Dobra, w ogóle możemy tutaj sobie zasadzić drzewka, bo na razie tutaj nic nie rośnie, to będą drzewka rosnąć. Wiecie, potem to zawsze można skosić i coś zbudować. Dobra, drzewka rośnijcie, tutaj też zasadzimy drzewka, wiecie, będzie pięknie. Dobra, tutaj możemy też na górze zasadzić. Nasze piękne miasto Majów, tak, z drzewami na górach. Jest moc. Dobra, posadzimy tutaj sobie. Wybaczcie, że ogólnie sadzę przy was te, wiecie, drzewa, ale że powiedziałeś, że chcę, żeby jakoś to w miarę ładnie wyglądało. I możemy jeszcze dać. Tutaj na razie nie będziemy resztę obsadzać drzewami. W ogóle fajnie to wygląda, takie jest, widać, że żyje to. Zatem wiecie, musicie to jakoś, znaczy musicie. Trzeba zawsze jakoś to wkomponować, żeby fajnie wyglądało. Dobra, tutaj na razie wokół ratusza też możemy sobie to posadzić, to jeszcze nie będzie aż tak przeszkadzać. W ogóle tutaj zauważyłem, że mamy tory kolejowe, jej, będziemy mogli potem, jak już będziemy mieli możliwość zbudować właśnie jakieś inne rzeczy. Dobra, tutaj możemy dać jeszcze drzewko. O, tutaj będziecie mieli drzewka, tutaj nieduże ich oczywiście będzie. Tak, dobra. Dobra, jeśli chodzi o drzewkowanie, to chyba będzie na tyle. Także widzicie, nasze miasto jest pięknie odrzewkowane, wygląda teraz bardzo ładnie. Wiecie, tak bardzo fajnie się komponuje. Tutaj chyba nie będę za dużo drzewek dawał, ponieważ ogólnie one uniemożliwiają, wiecie, rozwój budynków. W ogóle tutaj, jak widzicie, to jeśli chodzi o budynki, to mamy już praktycznie same bloki, już są bardzo nieliczne te domki jednorodzinne. I dobra, co tutaj chodzi o szkołę? Sale szkolne zapełnione, ale ja już was tutaj ulepszyłem. W ogóle, jak chcecie zobaczyć, to mam wynalezioną szkołę podyplomową, że powiedziawszy, nie wiem po co nam ona w takiej mieścinie, jak ja to nazwę. Ponieważ tutaj aż tyle ludzi chyba nie będzie. O, i mamy jakieś ulepszenie. O, mamy ulepszenie ratusza, jak spoko. Dobra, to zobaczmy, co możemy tutaj sobie dostawić. Tak, wiecie, nas praktycznie sam koniec odcinka, ulepszenie ratusza, no czemu nie. Dobrze, co możemy ustawić? Wydział oświaty. Tam się chyba na razie nie przyda. Wydział bezpieczeństwa, to chyba też nie. Wydział turystyki, jest wydział transportu. Wydział służb użyteczności publicznej. Oczyszczalnia ścieków, pompownia wody, centrum recyklingu. To kurczę, myślę, najbardziej nam się przyda, gdyż z centrum recyklingu, wiecie, zawsze można recyklingując te rzeczy, tam przerabiając, jak kto woli, tak nazywa, wiecie, uzyskać pieniądze, bo stop i jakiś plastik zawsze chodzą po cenie. Jednak wiecie, będziemy musieli na razie z tym poczekać. Tutaj widzicie, na przykład tutaj można by zrobić coś takiego, ewentualnie tutaj zamiast wysypiska, chociaż wiecie, wysypisko zawsze się przydaje, wysypisko zawsze jest okej. Tylko wiecie, mamy teraz za mało simoleonów, ale wiecie, jak to postawimy, to na pewno nam się zwróci. Jeśli pamiętacie w poprzedniej serii. Jeśli sami gracie w SimCity, to wiecie dobrze, że plastiki stop zawsze są nieskończone w SimCity, jeśli chodzi o śmieci, więc nie jest aż tak źle. Dobrze, zobaczmy a propos tego, ile tutaj jest pasażerów? 410, tutaj mamy 366. A tutaj mamy 255, jak miło. Czyli widać, że już z tego korzystają. W ogóle tutaj zawsze się dziwiłem, dlaczego ten pociąg tak daleko wyjeżdżał. No ale dobra, fajne w ogóle te tory są w przekroju, takie fajne. Takie spoko, takie śmieszne. Zobaczmy w ogóle, która jest minuta. Widzę, że zaraz będziemy musieli powoli kończyć, więc zobaczmy już tutaj sobie tak na sam koniec odcinka, co jeszcze będziemy musieli zrobić. Widzę, że jest 10%. Zobaczmy, jeśli chodzi o inne takie rzeczy. Ja widzę, że nawet jest ok. Dobra, Wydział Służb Użyteczności Publicznej, już widzę, tutaj wszystko zatwierdził. Mamy już teraz pompownię wody, nie wiem, czy ona na razie nam się przyda, ale będziemy ją na pewno gdzieś stawiać. Kurczę, tutaj jest w ogóle dużo wody, tak trochę bez sensu, bo wiecie, bo tam się za bardzo nie da nic postawić, no, ale dobra, niech będzie. W każdym razie, z tego co tutaj widzę, już dobija prawie 19 minuta, więc ja będę się tutaj z wami teraz żegnał. W następnym odcinku zobaczymy się oczywiście za dwa odcinki Watch Dogsa i za jeden odcinek mojej przyszłej serii, mianowicie, jeśli się nie mylę, to będzie randomowe granie, ponieważ ostatnio robiłem sobie taki, wiecie, wykres i właśnie randomowe granie wchodzi od mniej więcej, z tego co się orientuję, października, więc będzie się działo. Oczywiście odcinki też będą się pojawiać randomowego grania dosyć rzadko, nie tak jak było to w przypadku
jakby to powiedzieć, pierwszej części tego sezonu randomowego grania, więc będą się pojawiać dużo rzadziej, ale wiecie, zawsze się będą pojawiać jakoś. W każdym razie, do zobaczenia już za te 3 odcinki. Myślę, że pomiędzy odcinkami tutaj jeszcze ogarnę troszeczkę miasto. Najbardziej myślę, ogarnę jakiś tutaj fundusz, ponieważ funduszu może nie mamy bardzo mało, ale wiecie, zawsze przyda się jakiś fundusz w przyszłości. W każdym razie, w następnym odcinku zajmiemy się budową właśnie tej mega wieży i myślę, jeśli wszystko pójdzie dobrze i uda nam się rozwinąć miasto do 30 tysięcy mieszkańców i postawić wydział turystyki, to zajmiemy się parkami rozrywki, ale to wiecie, to już myślę w przyszłych odcinkach, bo nie wiem, czy na razie nas będzie na to stać. W każdym razie, jeśli wam się ludziska podobało, możecie mi zostawić łapkę w górę. Jest to naprawdę motywujące, każdy youtuber o tym wie, jeśli nagrywacie, też wiecie, że łapka w górę zawsze motywuje do nagrywania. A jeśli chcecie być na bieżąco z SimCity, moimi przyszłymi seriami, takimi jak właśnie randomowe granie, czy tam Space Engineers, jak i kończącą się, ale zawsze jakąś serią Watch Dogsa, no to zapraszam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, więc jeszcze raz dzięki wam za uwagę ludziska, do zobaczenia już za 3 tygodnie, tak mniej więcej, a do tego czasu trzymajcie się i cześć!